Były już bajki i wiersze recytowane dla dzieci, a teraz trwają prace nad twórczością Krasickiego. Seniorzy uczestniczący w zajęciach teatralnych nie zwalniają tempa i tworzą spektakl dla nieco starszej publiczności. Seniorzy uczestniczący w zajęciach teatralnych prowadzonych w ramach sędziszowskiego klubu seniora ruszają z kolejnym projektem. Początkiem roku mieli już okazję recytować wiersze dla najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Teraz pracują nad twórczością Ignacego Krasickiego. Zajęcia prowadzi instruktor miejsko-gminnego środka kultury Wioletta Czapka. Mam przyjemność od roku pracować z uczestnikami klubu seniora i tak jak mówię, pracujemy już rok. Nasze pierwsze. Pierwszy repertuar teatralny. Były to bajki Jana Brzechwy, z którymi jeździliśmy po przedszkolach. Bardzo to miło wspominam, bo, bo dzieciaki słuchały z wielką uwagą, bo to wtedy senior. Był aktorem, a widzem był przedszkolak, bo zazwyczaj jest odwrotnie, że to przedszkolaki występują dla seniorów. Tym razem role się odwróciły i występowaliśmy dla przedszkoli. Teraz chcieliśmy coś troszkę bardziej poważnego z okresu oświecenia, wziąć twórczość Ignacego Krasickiego. Są to bajki, satyry, e, przypowieści, które e, mówią o naszych wadach, naszych e, takich narodowych wadach, aczkolwiek i zaletach. E, chcemy troszeczkę tą naszą widownię już e, e, wziąć e, dorosłą, młodzież i, i dorośli, i, i pod tym kątem e, szykujemy nasz repertuar. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Na razie są to początkowe próby. E, spotykamy się raz w tygodniu w szkole. W trójce, natomiast z racji, że są wakacje, za zgodą pani dyrektor pozwoliliśmy sobie tutaj zrobić próbę w Domu Kultury na prawdziwej scenie przy przy jeszcze niewidowni, ale po prostu chcemy zobaczyć, jak to nam potem pójdzie na, na tej prawdziwej scenie. Najmłodsza widownia, przed którą aktorzy z klubu Seniora już występowali, dodała im skrzydeł. Dzieci bardzo przeżywały to, reagowały spontanicznie. Niektóre angażowały się w to, co się mówiło, widać było reakcje, że wczuwały się tak jakby w rolę. I to było bardzo przyjemne, takie pozytywne, bo w zależności od tego, jak i kto o czymś opowiadał ten wiersz, to dzieci były zadowolone. Zajęcia teatralne pozwalają seniorom otworzyć się i zwalczyć nieśmiałość. Dzięki nim stają się pewniejsi siebie, a przy okazji na każdym spotkaniu uczą się czegoś przydatnego w życiu codziennym. Zajęcia te są bardzo przydatne. Ćwiczymy mowę, wymowę. Wiadomo, że mamy różne wady. Tutaj przynajmniej sobie dokształcimy to. Przy okazji uczymy się różnych wierszy. Recytujemy obecnie wiersze Krasickiego, przygotowujemy spektakl z epoki oświecenia. Będzie to tak zwany obiad czwartkowy, gdzie będziemy mieli eleganckie stroje. No i każda z pań ma jakiś tam wybrany przez siebie wiersz. Uczymy się dykcji, no i właśnie to nam pomaga przy recytowaniu tych wierszy. Na początek bierzemy pracę z dykcją, żeby ten głos był właśnie dobrze prowadzony, żeby był e, głośny, żeby wszystkie e, literki, wyrazy były wyraźne, więc pracujemy nad takimi podstawowymi zasadami dobrej wymowy, czyli ćwiczenia z dykcją przede wszystkim. W uczestnikach zajęć drzemią ukryte talenty, zauważa instruktor Violetta Czapka. Każde spotkanie przynosi jakieś zaskoczenie. Czasem jest to szybkość uczenia się tekstów, a czasem po prostu kunszt aktorski. Właśnie choćby dzisiaj, gdzie panie zobaczyły kamerę i zo zupełnie o 180 stopni się e, zmieniły, e, w, poczuły tego bakcyla aktorskiego. Po Pojawiły się na scenie i, i ten błysk kamery stworzył taką atmosferę, że zaczęły świetnie grać. Ja byłam pod wielkim wrażeniem. Mówiłam im o tym i no myślę, że, że tak, to, to są wszystkie, mam ich. 10-11 osób i to wszystkie osoby mają coś takiego, że ten bakcyl teatralny mają sobie. Okazuje się, że seniorzy są bardzo wdzięcznymi uczniami. Wszystkie wskazówki i porady biorą sobie głęboko do serca i potrafią je wdrażać w powierzone zadania. Ich zapał, zaangażowanie i talenty dają efekty, których nie powstydziłby się żaden profesjonalista.